Siemka, z tej strony Prosout i to jest kolejny odcinek z Rayman Legends. Jak sami pamiętacie... Robiliśmy sobie dwa spierdolone poziomy, których kurwa nie znoszę i nie trawię. Zarazem tych pierdolonych botów. Jak to miało w ogóle prawo mnie dotknąć? Jak kurwa? No i co to miało być? Zapierdolony down, no. No jeszcze niżej schudź, kurwa. Jeszcze z tym się będę pierdolić, nie? No przekręć się! Ciekawe, czy będziesz wtedy taki kurwa cwany, jak będziesz martwy. Si, kurwa. Co za down jebany! Do góry kurwa! No nie, wcale nie! Ej, nie duże coś, ale to jest niemożliwe, żeby coś takiego zrobić. Nie wiem, jak ja to zrobiłem kiedyś. Naprawdę pierdolę to, nie? No i jaki to ma sens, powiedzcie mi. Tylko nie umrzyj. Tylko o to cię proszę. No! Nigdy więcej tu nie wrócę. I to miało tylko pierdolone trzy czaszki! To już Olympus Maximus mnie nigdy tak nie zdenerwował. Nigdy, naprawdę! Dobra. Dopiero teraz zaczynamy pierwszy poziom, jak powinniśmy w ogóle zacząć, kurwa, w tym odcinku. Strzelanie do gwiazd. No i pierdolę to. Ja nie mogę, co za syf, no. Wcale tego nie sprzątnąłem. To by o tym pomyślał. Dobra. Nie znoszę, kurwa, nie znoszę. No i powiedzcie mi, czy to jest kurwa normalne? No kurwa mać! Trzeba było jeszcze 5 razy stracić to pierdolone serduszko. Niech tu się nie zdenerwować. Właśnie zawsze pod koniec... Jak kończyłem to Origins, znaczy tą część Origins, to mówię sobie, już nigdy nie zagram w tą grę. No, ta. Kurwa marzenia. Ja pierdolę. Dobra.
No super, jeszcze jakaś mucha mnie tu będzie denerwować. Taka żywa. O nie. Te mechanizmy. O Jezu, tu lód jest jeszcze. Dobra, mamy to. No, Dobra. Checkpoint. Pewny checkpoint. Ta muzyka chyba zdecydowanie nie jest jeszcze jej nic dobrego. Jezu, tu rakiety będą. Czemu one tak równo leciały? O nie, ty szmato. Trzeba mieć podzielną uwagę, kurwa, nie? Te to takie manewry robią, że to szkoda gadać. O! No nie, 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 nie! Kto by pomyślał, żeby bomba mogła w ogóle, kurwa, trafić? Co od nowa? Tak, tak! Welcome to Rayman Legends, kurwa! Znaczy, spierdolcie się. Jedno z drugim. Dobra, pozostawali troszeczkę. Ten tył. Pomyślał też o tym. No w łeb się pierdolnijcie. Bo najgorsze zło, jakie mogło powstać w tej grze. No! Czemu to się nie rozwala po jakimś czasie? No. No. Tak, no. Pewnie. Szkoda, że ja nie mogę się w jakikolwiek inny sposób, kurwa, kontrolować. W żaden inny. Trzymajcie mnie po prostu. Pierdolnąłem mu bombą w czuły punkt. I nic! Nic, kurwa! Bo po co? Bo kurwa po co? Dobra, checkpoint, mamy. No koniec! Do widzenia. Szybko, matka wszystkich koszmarów.
Pokazuję wam save'a na 100%. Kończymy to, kurwa. A to też było przesrane, pamiętam. Też się strasznie wkurwiałem. Dobra. Matka wszystkich koszmarów. Pięć czaszek. Chyba kurwa pomylili klasyfikację. No i... Kto tą klatkę ustawiał? Aha, to król był w ogóle, nie? A, dobra, to pamiętam. No, teraz nie ma oczu. No, szanse co do tego były naprawdę wyrównane. Nie powiem. No i powiedzcie mi, jaki to ma sens? Kurwa, ona se weźmie na ledwo co 2 sekundy. Ja mam tu kurwa zniszczyć, nie? Ej, czekajcie. Mhm. Właśnie tak coś kojarzyłem. Przecież tu małak był. Zaczęło się dobrze rozejrzeć. Nie wiem, po co ją bijemy po tych oczach, jak to i tak nic nie daje, nie? Ja chyba muszę kurwa odliczać, ile razy ona sobie przekręci tą pierdoloną bransoletkę, nie? O Jezu. Dobra. Ten boss jest prosty, no! Tak, kurwa, wpierdol się od razu, nie? Jebany debil. Masz kurwo! Zaczęło się jej cicho i się skupić. No, do grobu z nią, kurwa. Koniec! Kurwa, koniec! Do widzenia! Nigdy nie wrócę na ten pierdolony mistyczny szczyt. Nigdy! Boże, już koniec! Finito! 698. Mamy platynowe.
10 poziom czarderskości już nam się wbił. Fajnie, fajnie. Jeszcze tylko szczęśliwe losy. Stworzenie wam pokażę wszystkie. Buig. A nie też jakaś świnia. O ja pierdolę. Po co się to Origins wpierdalało? Aha! Jebać to, że ja praktycznie nie mam stworzeń, ale... Kogo to obchodzi? Hello. Dobra. Tatos. O, dobra. Tyle lumów to ja chętnie przyjmę. Globolk. Jeszcze wam pokażę. Globolka. No, oczywiście mój kochany Raymezis, którego, z którym grałem praktycznie przez połowę serii, więc no. Co ja miałem sprawdzić? A, dobra, miałem iść do stworzonek. Piu! Mamy wszystkie żaby. Wszystkie świnie. Wszystkie duchy. A nie, to są świnie. Tamte to były balony. No i patrzcie, mam wszystkie stworzonka. O ja. 40 tysięcy lumów. No to nieźle, nie? No pięknie. To był mój udział. Całą tą serię widzieliście mój udział. Nie zebrałem tylko dwóch małaków. Ale ja wam zaraz to pokażę i najprawdopodobniej ta seria będzie na 100%. Pokazałem wam ten poziom. No wiecie, możecie sobie go obejrzeć, przewijać, obmyśleć sobie taktykę i w ogóle, nie? Tak więc ja zaraz wracam. Dobra. Tak właśnie jestem z powrotem, 700 małaków i 600 tysięcy, no, wiecie czego, lumów. Widzę, że tutaj też Raymolkiem chyba koleś grał, z tego co kojarzę. Tak, to był Raymolk. Tak. Tutaj możecie sobie zobaczyć jeszcze na przykład ognistego małaka, wam pokażę. A to czekajcie. Wezmę na razie glob. Przeczytajcie sobie, jak jesteście ciekawi. Tutaj macie Pogloksa. Tak. Goły Globox. O, tutaj możecie zobaczyć małaka takiego mrocznego czarodzieja ze krainy umarlaków. A to będzie Rayman też z takim listkiem jak ma Poglox. Whatever you mean. Ale dobra. To by było na tyle z tej serii. O właśnie. Jak ja ją skomentuję? Grafika bajkowa, miodna po prostu. Gra naprawdę mnie denerwowała, jeśli chodzi o te ostatnie poziomy. No, poziomy z Origins. Z Legends nie miałem aż takich problemów, jak tam, licząc oczywiście najazdów. ale zrobiłem to, tak? Zrobiłem, mogę zmienić sobie na 100%. Czekajcie, pokażę. Możemy mieć tutaj, kurwa,
trzy nałaki, to trzeba być jakimś pierdolonym koksem, naprawdę. Czekajcie, Boże, zgrzeszyłbym. Nie pokazałbym wam postaci za 700 małaków. Tutaj mamy złotego małaka. Wygląda tak jak taki małak uwięziony w klatce, tylko że takiego jakbyśmy już go zebrali, nie? Grę oceniam 8,8/10. Bo jednak wolałbym Raymana w wersji 3D, a nie 2,5D. Więc no jakby tak było, to by była zapewne dziesiątka jakaś czy coś. Zależy, czy byłyby jakieś błędy. Mam nadzieję, że na E3 zapowiedzą Raymana jakiegokolwiek, żeby był tylko w 3D. Albo no, żeby po prostu był Raymanowy, że tak powiem. Żeby miał ten swój urok. Tak więc co, to by było na tyle z tej serii. Mam nadzieję, że wam się spodobała. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. No i oczywiście czekajcie na nową serię, która powinna się pojawić już niebawem. Tak więc na razie i cześć.